Siemano, tak wygląda mój kanał po równo roku od budowy. Jest jeszcze niedokończony, bo jest niepomalowany i jeszcze musiałbym tak jakby wytopić palnikiem tą piankę, która jest pomiędzy ścianą a posadzką. Nie musiałbym, chciałbym to zrobić. Takie dwie pierdoły jeszcze zostały. Chciałbym tylko pokazać, że jest sucho. W studzience. Już. W studzience cały czas gromadzi się woda. Jest pompa z pływakiem, która ją na bieżąco wypompowuje. Na wysokość pompy, czyli jakieś 20 cm woda. Tutaj mi się kiedyś zjarał przewód. Nie zastartowała gruszka do góry. Nazbierało się pełno. Zaczęło się tutaj kopcić. I stopiło i gniazdo, i wtyczkę w pompie. Dlatego oczywiście poleciał bezpiecznik, nic się nie stało tutaj. I zaczęło tak jakby od dołu wybijać tą wodę, stąd też ta plama, co jest tutaj. Tu już nie ma napięcia, rozłączyłem w tym przewodzie, będzie on do wymiany. Albo bezpośrednio wciągnę ten kabel od pompy w tego peszta, tu w ścianę, może mi się to uda zrobić. Tutaj jest delikatne pęknięcie, pokazuje co się stało. Tak jak mówiłem, będę na bieżąco tak jakby pokazywał. Tu jest delikatne pęknięcie. Tynk się trzyma. Czyli to strzeliła ściana. Tutaj jest delikatne pęknięcie. Ta sama sytuacja. Nie ma głuchego tynku. Tu. Tu jest jakaś ryska w tym miejscu. Odspoiło tynk. Tu jest delikatne. Tutaj nie ma pęknięcia. To jest pajęczyna. Tutaj nie ma pęknięcia. Ale tu jest pęknięcie. I tutaj też strzeliła ściana. Tutaj tynk się utrzyma. W tym momencie, tak jak widać, kanał służy mi jako składzik, dlatego że zajmuję się tą nieszczęsną elewacją. Mam tutaj taki towar, który się nie zepsuje od zimna, ale mam tutaj też wodę. Chociaż nie było jeszcze mrozów takich, nie wiadomo jakich. Tu jest masa bitumiczna, też jej nic nie będzie. Resztka jakaś farby, farba na rozpuszczalniku. Zauważyłem, że nawet jeżeli było na dworze bardzo, bardzo zimno, to tutaj cały czas zachowuje się tak jakby stała temperatura. Przyniosę kiedyś, też zamocuję gdzieś tutaj na stałe termometr, żebym wiedział jaka tu jest temperatura. Tak jak w lecie było tutaj przyjemnie chłodno, jak w klimatyzowanym, to myślę, że taka sama temperatura jest w zimie, jeżeli tam jest mega zimno, to tu jest sporo cieplej. Tak wygląda suchutko. Suchutko. Oczywiście wszyscy, którzy pisali, że będzie tu i woda wyłazić, mieli rację, bo nie wiadomo jak wyłazi ta woda. Tak to jest, jak ludzie piszą, a nie oglądają ani od początku, ani do końca. No. Nie będę się z ludźmi kłócił. Mam deski na przykrycie kanału, no tylko że w tym momencie jest położona stal.
Też, jak będzie w dalszym ciągu taka pogoda, no to będę się musiał brać za robienie balustrad, bo nie będę miał przystoju. Wysprawiam sobie balustrady na schody, na balkon i zajmę się jakoś sobą. Wykorzystam czas. Mam tutaj w warsztacie piec. Można rozpalić.